Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o znaczeniu Chin w czasie II wojny światowej, bo przecież jest to olbrzymie państwo, które toczyło już swoją wojnę z Japonią od 1937 roku. I to przecież wojnę bardzo krwawą. Ale z jakiegoś powodu, zupełnie z naszego europejskiego punktu widzenia, ta wojna Chin, ten aspekt wojny na Dalekim Wschodzie jest zupełnie zapomniany. Dlaczego Chiny? Nie funkcjonują w świadomości nas, Europejczyków, jako poważny aliant Wielkiej Koalicji. Masz rację, Kamilu. Rzeczywiście jest tak, że o ile jeszcze generalisimus Chiang kai przywódca Kuomintangu, i towarzysz Mao, przywódca chińskich komunistów, to są postaci historyczne, które w ten czy w inny sposób przebiły się do europejskiej świadomości historycznej, o tyle konflikt wojenny, w którym oni brali udział, w którym byli głównymi aktorami, już zdecydowanie nie. Znaczy, Chiny pierwszej połowy XX wieku funkcjonują w powszechnej świadomości poniekąd słusznie jako państwo pokrążone w chaosie, ale oprócz tego, że było to państwo pogrążone w chaosie i dotknięte licznymi wojnami, to można by powiedzieć, że więcej na ten temat powiedzieć się nie da. Znaczy, mówię o takim ogólnym postrzeganiu tego chińskiego frontu II wojny światowej. Trudno z jednej strony winić Europejczyków, czyli nas, o to, że mamy taką europocentryczną perspektywę. Amerykanie, kiedy badają Drugą wojnę światową, dzielą Drugą wojnę światową na dwa teatry operacyjne, czyli na teatr europejski i na teatr pacyficzny. I paradoksalnie muszę ci powiedzieć, Kamilu, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że bardziej emocjonalnie oni odnoszą się do frontu pacyficznego. A dlaczego uważasz, że ten Pacyfik jest tak emocjonalnie bardziej angażujący? Dla Amerykanów? Dlatego, że Amerykanie na Pacyfiku po pierwsze zostali zaatakowani, po drugie, na rzecz Japonii jednak utracili przejściowo swoje obszary zamorskie, przede wszystkim Filipiny. Doznali klęski na Filipinach, doznali hańby Per Harbor, tak jak oni to nazywają. W związku z czym widać wyraźnie, że w amerykańskiej percepcji historycznej większe emocje budzi Pacyfik. Amerykanie na przykład postrzegają ten konflikt przez z jednej strony pryzmat zbrodni japońskich, a z drugiej strony własnej bezwzględności wobec Japończyków. To znaczy w wojnie japońsko-amerykańskiej była wzajemna nienawiść. To nie jest tylko tak, że Japończycy nigdy nie chcieli poddawać się do niewoli. Amerykanie też za bardzo nie chcieli ich brać do niewoli. Ale do czego zmierzam? Nawet w tej percepcji amerykańskiej jest Europa, jest ten pacyfik, i Chin w tym wszystkim też rzeczywiście specjalnie nie ma. Co jest w jakimś zakresie zaskakujące, ale nie do końca o czym za chwilę powiem. Więc ten gigantyczny konflikt w Chinach toczony ktoś powie od 1900. 37, ktoś powie, że nawet o 31, jest spychany nawet nie na drugi, ale na trzeci, a nawet zgoła czwarty plan. I to pomimo tego, że prezydent Roosevelt kreśląc z wizję Nowego Świata, bo amerykańska administracja chciała zbudować taki nowy świat, nowy ład. I Roosevelt wymyślił sobie takich pięciu światowych policjantów, brytyjskiego i francuskiego w Europie nie za bardzo silnych. Związek Radziecki jako głównego policjanta kontynentalnego, a do tego Stany Zjednoczone oczywiście jako najważniejszy gracz, plus właśnie Chiny. Tyle tylko, że w II wojnie światowej Chiny były państwem o potencjale najsłabszym. To zupełnie było nieporównywalne do innych mocarstw, o ile w ogóle Chiny możemy nazwać mocarstwem. I ten pewien rodzaj słabości Chin wpłynął na to, jak Chiny były postrzegane w II wojnie światowej. Co masz na myśli mówiąc o słabości Chin? Na czym ona polegała? Chiny, mimo tego swojego ogromu terytorialnego, mimo faktu zamieszkiwania przez kilkaset milionów ludzi, bo w czasie Chiny zamieszkiwało, jak się szacuje, ponad 400 milionów ludzi, były państwem upadłym. Poważnie już osłabione Chiny w wieku XIX weszły w ten wiek XX, właściwie już jako państwo chylące się ku upadkowi. Państwo, gdzie interesy miały mocarstwa europejskie, Stany Zjednoczone, Japonia i te państwa zewnętrzne, o wiele lepiej zorganizowane, dysponujące o wiele silniejszymi, a przede wszystkim sprawniejszymi armiami, stopniowo te Chiny osłabiały na Narzucały im określoną politykę, musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę na początku XX wieku Chiny w jakimś zakresie stały się państwem uzależnionym w ten czy w inny sposób od państw zewnętrznych, które toczyły na obszarze Chin swoje gry i nie były w stanie przeciwstawić się tej ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin. Chiny traciły kolejne terytoria, Chiny podpisywały niekorzystne umowy handlowe i w ten czy w inny sposób doświadczały kolonializmu europejskiego czy kolonializmu amerykańskiego. Amerykańskiego. I to skutkowało tym, że cesarstwo Chin ostatecznie doświadczyło rewolucji. W roku 1911 i 1912 w Chinach obalono cesarstwo i zaprowadzono republikę. Przy czym to sformułowanie, obalono cesarstwo, należy traktować i dosłownie i w przenośni, dlatego że władza cesarza słabła i tak z dekady na dekadę. I te republikańskie Chiny 1912 roku to było takie dążenie Chin do reformy, do odbudowy państwa, do tego, aby. Chiny odzyskały swoją godność, aby znów stały się państwem zintegrowanym, dlatego że tak naprawdę Chiny rozpadły się nieformalnie na szereg udzielnych księstw, gdzie władze po prostu przejmowali miejscowi wataszkowie, tak zwani warlordowie, czyli po prostu powstawały prywatne armie, które pilnowały interesów swojego konkretnego przywódcy kosztem na przykład ogólnego dobrostanu całego państwa i na tej rewolucyjnej fali, na tej republikańskiej fali w Chinach zaczęły powstawać nowe siły polityczne. I w 1927 roku formalną władzę przejęli tzw. chińscy nacjonaliści. Kuomintang, gdzie przywódcą był generał, generalisimus Chiang Kai-shek, który w drugiej połowie lat 20 XX wieku uchwycił władzę w Chinach. Oczywiście powiedziałem formalnie, dlatego że Chiang Kai-shek miał cały czas wrogów, a największym Wrogiem Changa byli komuniści, z którymi Chang prowadził po prostu wojnę domową, ale niezależnie od tego, Chang wyrósł ponad wataszków wojskowych, ale oni nadal istnieją. Oni w jakimś zakresie podporządkowali mu się, ale to były zgoła relacje czasami wręcz średniowieczne, gdzie był monarcha i gdzie były księstwa udzielne z własnymi porządkami, a przede wszystkim z własną siłą zbrojną. No i Chiny, mimo że Chang przejął władzę, były bardzo słabe. Starały się reformować, no ale były od środka rozsadzane wojną domową, korupcją, słabą władzą centralną. Japończycy, którzy byli nastawieni na ekspansję, wykorzystywali to i w roku 1931 dokonali pierwszej agresji, odebrali Chinom Mandżurię, A potem, latem 1937 roku, rozpoczęli działania wojenne, które właściwie były wymierzone w podbój, czy raczej przejęcie kontroli polityczno-gospodarczej nad Chinami. I latem 1937 roku zaczęła się ta krwawa, ciężka wojna między Japonią a Chinami, o której wspomniałeś. A jak dużą armię? Były w stanie zmobilizować Chiny. Jako olbrzymi kraj, wydaje się, że ich potencjał był niemalże nieskończony. Czy rzeczywiście tak było? Czy mogli wystawić potężną armię do tej wojny z Japonią? No właśnie, nie mogli. To była ta słabość Chin. Tak jak kiedyś w XIX wieku o Turcji, o osłabnącym Imperium Osmanów mówiono chory człowiek Europy, tak na początku XX wieku chorym człowiekiem świata były Chiny. Chiny były po prostu niewyobrażalnie słabe w stosunku do swojego potencjału ludnościowego czy geograficznego. Armia państwowa była niewiele większa niż Wojsko Polskie po mobilizacji w 1939 roku, bo Chiang Kai-shek w 1937 roku tak naprawdę w sposób pewny mógł wystawić około milionową armię, no ale to był Chang, do tego dochodziły armie tych warlordów, dochodziły różnego rodzaju milicje, dochodzili komuniści, którzy zresztą walczyli z Changiem, Już wcześniej zostali zmuszeni do odwrotu do północno-wschodnich Chin, to wszystko powodowało, że Chang miał około 1,5 miliona żołnierzy w 1937 roku, kiedy ta wojna wybuchała, z czego jedna trzecia to były armie Wataszków, które formalnie były z nim sprzymierzone, słuchały jego rozkazów, ale bardziej dbały o własny interes. To trochę przypominało sytuację, że armie chińskie nie chciały się za bardzo wysilać, żeby nie stracić własnego potencjału, bo tu polityka była powiązana z wojskowością. Siła określonego Wataszki decydowała o tym, jaką on pozycję zajmował. Jeżeli by rzucił swoje wojska do walki z Japończykami. I te wojska za bardzo by się wykrwawiły, to by stracił swoją pozycję polityczną, więc nie zależało mu specjalnie na tym, żeby się wykrwawiać. Ale paradoksalnie jednak Chińczycy, armii japońskiej w 1937 roku stawili bardzo twardy i zdecydowany opór, tylko że przegrywali to symbolem. Były przecież bitwy o te wielkie chińskie miasta, które Japończycy krwawo pacyfikowali, ale na pomoc Chinom ruszył cały świat. To znaczy, w tym sensie ruszył cały świat, że chętnie każdy sprzedawał im swoje uzbrojenie, wysłał mał doradców, nawet ochotników. W 1938 roku, kiedy Japończycy już zajęli te najważniejsze północno-wschodnie obszary Chin w rejonach Rzeki Żółtej czy na północ od Jangcy, czyli od Długiej Rzeki, to jednak potencjał armii chińskiej, potencjał Kuomintangu rósł, dlatego że oni dostawali pomoc wojskową i od ZSRR, i kupowali broń w Niemczech, i kupowali broń w Anglii. Zawiązała się nieformalna międzynarodowa koalicja antyjapońska, w tym sensie, że wszyscy w ten czy w inny sposób wojskowo wspierali Chiny. No Chińczycy dostawali amerykańskie myśliwce, dostawali radzieckie myśliwce. Chińczycy kupili niemieckie czołgi, kupili niemieckie samochody pancerne, kupili niemieckie armaty przeciwlotnicze, kupili brytyjskie czołgi. Amerykańska firma Curtis nawet otworzyła montownie swoich myśliwców w Chinach. Oczywiście państwa europejskie, Stany Zjednoczone wysyłały obserwatorów, wysyłały też niewielkie kontyngenty do Chin celem pilnowania interesów gospodarczych. No ale faktem jest, że w 1937 38 roku Japończycy zajęli te Najbardziej wartościowe gospodarczo północno-wschodnie Chiny, i troszkę utknęli. Od 1938 roku można mówić, że nastał pad w wojnie japońsko-chińskiej, ale Japończycy trzymali wszystkie najważniejsze miasta, czyli Pekin, Nankin, Wuhan, Szanghaj. Natomiast wysłana do Chin ta japońska ekspedycyjna armia do Chin, ona mniej więcej tak ją nosiła nazwę, ona nie była w stanie swoim potencjałem zabezpieczyć całego terytorium. W związku z czym stopniowo Japończycy w 1939-1940 roku zaczynali sobie zdawać sprawę, że utknęli w Chinach. Że ten konflikt staje się nierozstrzygnięty, dlatego że cesarstwo japońskie nie było zainteresowane pełnym zaangażowaniem się w tej wojnie. To znaczy, Japończycy mieli duże rezerwy, których nie wysyłali do Chin. W ogóle wojnę chińską traktowali trochę odrębnie niż na przykład swoje garnizony w Mandżurii czy w Korei. To wszystko powodowało, że Japończycy zdali sobie sprawę, że chyba Chin nie pokonają, bo Chiny dostały wsparcie międzynarodowe. Chiang Kai-shek wciąż rozwija swoje wojska. On w 1939 roku miał już pod bronią. 2,5 miliona żołnierzy, mówimy o Czangu, a szacuje się, dlaczego szacuje to powiem za chwilę, że w roku 1941, kiedy Japończycy rozpoczęli wojnę z aliantami zachodnimi, to pod bronią Kuomintang miał być może nawet 3 miliony 800 tysięcy żołnierzy. Ta japońska armia ekspedycyjna do Chin, ona liczyła maksymalnie około miliona żołnierzy w czasie II wojny światowej, w tym okresie 41-45. Czasami to było tylko 800 tysięcy żołnierzy. Słowem, Japończycy kontrolowali olbrzymi obszar Chin relatywnie niewielkimi siłami. Znaczy ktoś powie, milion żołnierzy to dużo, ale z drugiej strony, jak na obszar, który musieli utrzymać i jeszcze trzymać fronty przeciwko armii Kuomintangu i przeciwko komunistom w tym rejonie Jenan, to wszystko powodowało, że Japończycy byli. Panami portów, wybrzeża, głównych dróg, linii kolejowych miast, a na prowincji nie. Japończycy nie kontrolowali nawet prowincji, obszarów, które kontrolowali, gdzie rodziła się partyzantka, głównie zresztą komunistyczna partyzantka, albo gdzie władze przejmowali miejscowi wataszkowie, czasami nawet w porozumieniu z Japończykami. Chiny były państwem upadłym, a wojna, która się tam toczyła, nawet wojna między Komintangiem a armią japońską, była z punktu widzenia środków technicznych wielkości zaangażowanych sił, mówimy o perspektywie amerykańskiej czy europejskiej, wojną trzeciorzędną, wojną biednych. Wspomniałem o tym, że szacuje się, że Chiang kai mógł mieć w 1941 roku nawet 3,8 miliona żołnierzy. Szacuje się, bo nikt na tym do końca nie panował. Ilu tych ludzi pod bronią tam właściwie jest? Przyjeżdżali różnego rodzaju doradcy wojskowi, próbowali temu Chiang kai tworzyć nowoczesną armię na wzór europejski. Ale nawet oni mówili, że maksymalnie taki europejski standard może trzymać kilkadziesiąt chińskich dywizji, mimo że w 1941 roku formalnie Chiang kai miał ponad 300 dywizji. Tej chińskiej armii narodowej, chińskiej armii nacjonalistycznej i jednostek wataszków, które mu się podporządkowały. Teoretycznie mówimy o armii, która miała ponad 300 dywizji, z czego tam Amerykanie szacowali 250 frontowych, 70 dywizji tyłowych, takich milicyjnych, ale jednocześnie mówili, że z tych 250 dywizji taki charakter formalnych dywizji wyszkolonych na europejskich jest około 40. Czyli ta chińska struktura sił zbrojnych słabo przystawała do tego, co my rozumiemy pod pojęciem dywizja, pod pojęciem operacja, pod pojęciem kontrola obszaru. To się w Chinach nie wydarzało. To nie są europejskie standardy prowadzenia wojny. To, co Chińczycy nazywali armiami, to u nas może korpus to by się jakoś to nadawało. To, co oni nazywali dywizjami, no niektóre były dywizje po 15 tysięcy ludzi, inne po 10 tysięcy, inne etatowo po 6 tysięcy. W ogóle było kilka etatów dywizji. Te etaty dywizji nazywano od roku. Tam była dywizja tego roku, dywizja innego roku, i czasami to była tak, że to była czteropułkowa, czyli mała dwie brygady piechoty po dwa półki, czyli tak jak w I wojnie światowej w Europie. Czasami to była już ta nowoczesna struktura, czyli trzy półki po trzy bataliony. Czasami do tego była np. kompania rozpoznawcza, kompania łączności, batalion saperów dywizji, ale np. z artylerią to już nigdy nie było wiadomo, czy w ogóle dywizja ma artylerię, czy jej nie ma, bo była np. reforma, że starano się do każdej dywizji włączyć dywizjon artylerii, 12 dział, ale dział było bardzo mało i w związku z czym one na poziomie dywizji by się nie sprawdzały i należało komasować artylerię. I co robił Chang, się jego generałowie? Oni zabierali z niektórych dywizji całą artylerię i dywizja nie miała artylerii i komasowali artylerię dopiero na poziomie armii. czyli istniało Dywizje pozbawione artylerii, czyli z europejskiej czy z amerykańskiej perspektywy to nie były dywizje, bo to nie były prawdziwe związki broni połączonych. Wszystkie te dywizje Changa poza kilkoma elitarnymi, my byśmy nazywali góra brygadami, i to też z dużym znakiem zapytania, bo jeżeli nie ma artylerii w brygadzie, to, to nie jest brygada. Były oczywiście pojedyncze elitarne dywizje, które chang specjalnie szkolił, gdzie najlepszy sprzęt dochodził, miał chang kilka jednostek czołgów, mechanizował w ogóle kilka dywizji, ale to były pojedyncze dywizje. A czy ta sytuacja z tym pewnym? Chaosem wojennym i z tą słabą organizacją chińską nie zmieniła się po roku 1941, kiedy Stany Zjednoczone weszły do wojny i czy one widziały w Chinach jakiegoś swojego poważnego sojusznika w walce z Japonią? Tak, to jest jakby element niezwykle ciekawy w historii II wojny światowej. Wrzesień 1940 roku, kiedy Ameryka decyduje się, że będzie jednak odejdzie od polityki neutralności i że będzie obowiązywała strategia Germany first. Pomimo tego, prezydent Roosevelt i jego administracja nie tracili z oczu z bardziej napiętej sytuacji na Dalekim Wschodzie. Jednak od 1937 roku, krok po kroku, pogarszały się relacje japońsko-amerykańskie. Z winy obu stron. Obie strony w ten czy w inny sposób dążyły do eskalacji. I naturalnym sojusznikiem Amerykanów w tym raczej nieuchronnym konflikcie z Japonią były Chiny. I opór chiński był dla Amerykanów niezwykle cenny, bo wiązał potężną część japońskiej armii na kontynencie azjatyckim. Niezależnie od okupacji Korei i Mandżurii, ten milion żołnierzy japońskich cały czas utrzymywał te obszary od Mandżurii po Jangcy. Kai-shek i Kuomintang, i komuniści po prostu wiązali Japończyków, jednocześnie tocząc ze sobą czasami otwartą, czasami częściowo zawieszoną wojnę domową. Czyli Amerykanie wiedzieli, że armia japońska utknęła w Chinach i że Chiny są doskonałym, naturalnym sojusznikiem w przypadku wojny z Japonią. No i jesienią 1940 roku amerykańska administracja, która wcześniej już przecież nie wyrażała sprzeciwu w sprawie sprzedaży do Chin uzbrojenia, zaczęła działać coraz bardziej aktywnie. W grudniu 1940 roku, na rok przed Pearl Harbor, prezydent Roosevelt zatwierdził bezpośrednią pomoc wojskową dla Chin. To były pierwsze miliony dolarów dla Chin. To właśnie z tych pieniędzy potem powstaną te tak zwane sławne latające tygrysy. Ta nazwa, latające tygrysy, to było nieformalne. Oni się nazywali American Volunteer Group, ja mówię tak zwane sławne, bo w gruncie rzeczy pod względem operacyjnym latające tygrysy nie odegrały żadnej roli. Maksymalnie potencjał tej jednostki lotniczej, zanim oni zostali włączeni do amerykańskiego lotnictwa armii, wynosił bodaj 80 maszyn, a cały ten program zakończył się po przekazaniu 150 myśliwców. Ale chodzi o to, że się pojawili, tak? Znaczy, że w grudniu 40 roku Amerykanie powiedzieli, tak jak dzisiaj mówią, pakiet pomocowy uzbrojenia dla Ukrainy. A w grudniu 40 roku administracja Roosevelta powiedziała, pakiet pomocowy uzbrojenia dla Chin. Co wchodzi na tapetę? 100 myśliwców P40. To będzie pierwsze wsparcie dla Chin. No ale to był proces. Rozwijania te jednostki lotniczej. Ona tak naprawdę była w jakimś zakresie gotowa do działań jesienią 41 roku. A do walki latające tygrysy posły już w grudniu 41 roku, kiedy już trwała Wojna między Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Natomiast kiedy w 1941 roku, jeszcze przed przystąpieniem Ameryki do wojny, zaczął się Lend-Lease, od razu pakiet 145 milionów dolarów był przeznaczony dla Chin. I powiedziano, my proponujemy Chińczykom sfinansować wystawienie 30 dywizji piechoty na wzór amerykański i dostaniecie 500 samolotów. Czyli Amerykanie już wiosną 1941 roku powiedzieli, że w dużym stopniu będą angażować się w pomoc dla Chin. Wysłano też grupę oficerów. Tam wyruszył emerytowany oficer amerykański Clark Schenold. On formował to lotnictwo amerykańskie, nieformalne lotnictwo amerykańskie przy sztabie Changa. Zresztą Clark Shenold zaprzyjaźnił się z Musem Changa i Szekiem. Już latem 1941 roku Amerykanie utworzyli American Military Mission to China, stanął na czele tego generał John McGruder, czyli to była już oficjalna amerykańska misja wojskowa przy Kai-shek. Czyli zanim mamy jeszcze Pearl Harbor, mamy otwartą deklarację ze strony Amerykanów, że będą wspierali Chińczyków w ich walce z Japończykami. Przy czym to wyraźnie podkreślmy, wspierali Chińczyków w walce z Japończykami. I to była strategia amerykańska. Ale Chang miał własną strategię, która nie do końca pokrywała się z amerykańską strategią. Dlatego, że dla Chang'a, od momentu, kiedy Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone, Chang uznał, że prędzej czy później Japończycy chyba wojnę przegrają. I od roku 1942 Chang postrzegał japońskie zagrożenie jako drugorzędne. Dla Chang'a największym zagrożeniem stał się Mao i jego komuniści zamknięci w rejonie Jenan. I najlepsze wojska Chang był raczej skłonny angażować przeciwko komunistom Mao, a nie przeciwko Japończykom. Wysłał pół miliona żołnierzy, by blokowali Mao. Czyli chcesz powiedzieć, że ten konflikt w Chinach dla obydwu stron był niejako drugorzędny? Tak jak mówisz, Czanghajszego walczył. Bardziej mu zależało na pokonaniu od 1942 roku komunistów. Dla Japończyków bardziej angażujący był front pacyficzny niż same Chiny? Tak, można tak powiedzieć. Dlatego, że Japończycy już w roku 1940 zdali sobie sprawę, że w Chinach utknęli, że, żeby pchnąć tą wojnę na nowe tory, żeby nadać jej nowy dynamizm, musieliby zaangażować o wiele większe wojska niż mają na obszarze, ale jednocześnie to byłby bardzo długi proces, bo należałoby rozbudować bazę logistyczną i serwisową na miejscu. Japończycy zdali sobie sprawę, że Chiny nie są tym obszarem, który da im tak potrzebne surowce jak ropa z holenderskich Indii Wschodnich. No i oczywiście. Że w roku 40 Japończykom zmieniło się patrzenie, dlatego że wojna w Europie postawiła wszystko na głowie. Nagle osunęła się potęga kolonialnej Francji, nagle państwo holenderskie zostało podbite przez Niemcy i Japończycy uważali, że teraz upadły państwa kolonialne Europy będą łatwym łupem. Skoro 37, 38, 1939, 1940 utknęliśmy w tych Chinach i to nam nie daje do końca to, czego się spodziewaliśmy, to uderzmy na kolonie państw europejskich. U Japończyków ta strategia jakby ewoluowała. I rzeczywiście, tak jak ty powiedziałeś Kamilu, odkąd uderzyli pod Pearl Harbor, kiedy ruszyli na Filipiny, kiedy ruszyli na Birmę, kiedy ruszyli na dzisiejszą Indonezję, to Chiny były już dla nich też drugorzędnym obszarem operacyjnym. A dla Chiang Kai-sheka, dla Kuomintangu, czyli tej Narodowej Partii Chin, najważniejsza była walka o władzę, utrzymanie władzy. I nie Japończycy byli największym zagrożeniem, tylko komuniści. I to powodowało, że i dla Chińczyków, i dla Japończyków ta wojna w Chinach była w jakimś zakresie drugorzędna. Pobicie na przykład Japonii nie stanowiło głównego celu Chang'a, a z kolei pobicie Chang'a nie stanowiło głównego celu Japończyków. A czy Amerykanie zdawali sobie z tego sprawę, że ta wojna nabiera właśnie tak dziwnego kształtu? Amerykanie zdali sobie z tego sprawy, kiedy przybyli tam większą grupą obserwatorów i doradców. Dlatego, że kiedy wybuchła już wojna amerykańsko-japońska, to przybył do Chin niezwykle ważny i wpływowy amerykański generał Joseph Stilwell. I Stilwell, on był takim strategicznym szefem amerykańskich interesów amerykańskiego kierownictwa armii na obszarze Chiny, Birma, Indie. I Stilwell od razu zderzył się z Changiem. Ci ludzie nie darzyli się wzajemnie sympatią. O ile generał Chenault dowodził China Air Task Force. On był, nazwijmy to, w dobrych relacjach z Changiem, bo tak naprawdę pomagał Changowi. Chang miał problem, japońskie lotnictwo dominowało, a przybyli amerykańscy piloci na swoich P-40 i wreszcie trochę pomogli. Nawet jeżeli tak naprawdę wkrótce się okazało, że jak tylko osiągnęli gotowość bojową, to bardziej potrzebni są w Birmie niż w Chinach, ale jednak pomogli. Więc generał Schenold miał szacunek Changa, natomiast ten wpływowy generał Stilwell, on był postrzegany przez Changa jako europejski, a w tym wypadku amerykański kolonizator, który mówi, ja tu jestem przedstawicielem Światowego Imperium, będziesz robił to, co ja ci każę, bo ty jesteś teraz pionkiem w naszej międzynarodowej grze o świat. My jesteśmy Amerykanie, mamy wojska na całym świecie, rób to, co ci mówię. A Chang mówił, nie, 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 ja mam swoje interesy, ja mam własny rozum, ja będę robił to, co ja chcę. I rozpoczął się trwający prawie trzy lata konflikt między Stilwellem i Changiem i to był bardzo dziwny konflikt, dlatego że w ogóle wojna w Chinach była bardzo dziwna. Powiedziałem już o tym, że byli Japończycy, byli Wataszkowie, był Chiang Kai-shek ze swoim Kuomintangiem i Narodową Armią Chin, był Mao z komunistami, ale tam, w Chinach, zaczęła się dziwna wojna podjazdowa, nieotwarta tylko wpływy między generałami Shenoltem i generałem Stilwellem, dlatego że jeden amerykański generał grał tylko na siebie, na lotnictwo, a drugi Stilwell próbował realizować założenia strategiczne, i to się przestało ze sobą kleić. A dlaczego? A dlatego, że doszło do pewnego paradoksu wiosną 1942 roku. Otóż Chiny zostały odcięte od świata. Armia japońska stacjonowała na obszarze północno-wschodnich Chin. Zajęła również Hongkong, miała bazę na Tajwanie, a w wyniku kampanii 41-42 armia japońska opanowała Malaję i Birmę, która była częścią brytyjskich kolonii. Japończycy doszli do granic Indii. W wymiarze lądowym jedyne drogi zaopatrzeniowe, lądowe, które łączyły Chińczyków od tego momentu z aliantami zachodnimi, przechodziły właśnie przez Birmę, gdyż północna Birma graniczy z Chinami, ale północną Birmę zajęła armia japońska i Chińczycy zostali odcięci od lądowych dostaw alianckich. To znaczy, porty na wybrzeżu opanowali Japończycy, a nawet te fragmenty wybrzeża w południowo-wschodnich Chinach, które nie były w japońskich rękach, były odcięte i izolowane przez japońską flotę. Japończycy zajęli Filipiny, Japończycy byli na Tajwanie, Japończycy kontrolowali francuskie Indochiny i nie było możliwości, aby drogą morską dostarczyć do Chin zaopatrzenie. Związek Radziecki był państwem, Neutralnym w wojnie chińsko-japońskiej, i mimo że stał się aliantem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, nie przepuszczał uzbrojenia dla Chin przez swoje terytorium, żeby nie drażnić Japończyków, którzy byli przecież neutralni. Stalinowi zależało na tym, żeby jednak armia japońska nie uderzyła na jego tyły na Syberii. Na południu ani przez Indochiny, ani przez Birmę nie można było już nic dostarczyć. A Indie i Chiny są rozdzielone Tybetem i Himalajami. Efekt był taki, że Chińczycy zostali odizolowani lądowo od reszty Wielkiej Koalicji. I to odizolowanie trwało aż do początku 1945 roku. Słowem, ten strumień zaopatrzenia, ta gigantyczna fabryka, jaką były Stany Zjednoczone, która wysyłała dziesiątki tysięcy czołgów, samolotów, miliony pocisków, tysiące dział, to wszystko też szło dla Chin i wszystko zalegało w magazynach win. Indiach, bo Chińczycy zostali odcięci. I w 1942 roku było tak źle, że nawet niechętnie, ale Chang wysłał 9 dywizji do obrony Birmy, ale to niewiele dało. I efekt był taki, że w 1942 roku ta amerykańska misja wojskowa w Chinach to liczyła około tam 1500 żołnierzy jako doradcy, obserwatorzy, plus niewielki komponent China Air Task Force, który został w roku 1942 przekształcony w 14 Armię Lotniczą oczywiście pod dowództwem generała Szanolta. I Shenoldo mówił: lotnictwo jest najważniejsze. Chang potrzebuje samolotów. Wy nie grajcie do swojej wielkiej strategicznej gry, tylko wszystko, co macie, przyzłajcie do mnie. Ja będę budował amerykańskie lotnictwo na obszarze Chin. Mam tu bazy lotnicze w południowo-wschodnich Chinach i to jest najważniejsze. Lotnictwo jest najważniejsze. Ja wam to mówię, Chang stoi za mną, a generał Ziluel mówił: Obowiązuje mnie wielka strategia. Ja muszę stworzyć chińską armię na bazie amerykańskiego doświadczenia i uzbrojenia, która odbije Birmę, która odblokuje Indie. W sensie drogę Indie, Chiny, i ja będę tworzył armię, która uderzy na Japończyków w Chinach. Będę wiązał japońską armię ekspedycyjną w Chinach, żeby ta armia japońska nie odsyłała dywizji na Pacyfik, bo to jednak ta armia japońska w Chinach to było około 30 dywizji, około 30 brygad i zawsze istniało ryzyko, że Japończycy część tego potencjału wycofają gdzieś przeciwko Amerykanom, a każdy japoński żołnierz, który był wiązany przez Chińczyków, to był o jednego japońskiego żołnierza mniej przeciwko Amerykanom. Słowem, Steelwell chciał zbudować wielką armię chińską lądową do pomocy Brytyjczykom w Birmie i do wiązania, skutecznego wiązania Japończyków w Chinach. Natomiast Shenold chciał zbudowania lotnictwa. Przede wszystkim do wsparcia armii Changa. I jak to w amerykańskiej strategii pojawił się konflikt pomiędzy generałami wojsk lądowych od lotnictwa a generałami wojsk lądowych od armii lądowej. A jak ten konflikt się zakończył? Bo jedna ze stron musiała zapewne zrezygnować ze swoich zapędów. Zapewne nie zaskoczę naszych słuchaczy... W armii amerykańskiej zawsze generałowie od lotnictwa wygrywali z generałami od wojsk lądowych. To znaczy, generał Steelwell, mimo że był wyższy rangą i miał, niewy, miał nieporównywalnie większy zakres kompetencji, nie miał startu w tym konflikcie do generała Szanulta. Dlaczego lotnictwo dostało tutaj priorytet? Ano dlatego, że amerykańscy rachmistrze, którzy rządzili tą armią tak naprawdę, przeliczyli. To był rok 42 i stwierdzono, że ze względu na odcięcie kontynentalnych Chin, przyrost potencjału będzie narastał bardzo powoli. I zgodzono się, żeby Steelwell formował tak zwaną koncepcję sił Y. Siły Y z prowincji Yunnan to miałyby 30 dywizji, które miały powstać w południowo-wschodnich Chinach, a potem uderzyć na Birmę z północnego wschodu. I Steelwell miał priorytet: formujemy 30 chińskich dywizji nadzoru amerykańskich i jeszcze na dodatek dwie, a potem trzy w bazie Ramgar w Indiach. Bo dwie, a potem trzy chińskie dywizje zostały przerzucone do Indii, do amerykańskiej bazy szkoleniowej w Ramgar, 22, 38, 30 Dywizja Piechoty i one tam były uzbrajane, można by powiedzieć, że na wzór amerykański, na wzór brytyjski. Ale chodzi o to, że Schenold powiedział ja rozbudowuję 14 armię lotniczą w Chinach kosztem tych 30 dywizji Stilwella, tych sił Y. No i był problem, dlatego, że nie było zapasów. W 1942 roku miesięcznie drogą lotniczą przez Himalaje można było dowozić góra 2000 ton miesięcznie zaopatrzenia. To ledwo pozwalało na utrzymanie niewielkich sił lotniczych amerykańskich w Chinach i w ogóle nie pozwalało na budowę 30 dywizji w ramach sił Y. Bo rozumiem, że ta droga lotnicza nad Himalajami od momentu, od... Odcięcia Chinom dróg lądowych była jedyną możliwą drogą zaopatrywania przez Amerykanów. Tak. Transport lotniczy z Indii do Chin to był jedyny sposób zaopatrywania Chińczyków w ramach rozwoju sił, w ramach lędlizu, w ramach Wielkiej Koalicji. Pod względem logistycznym było to największe wyzwanie, dlatego że tutaj no, no, statki dowoziły do portów Indii zaopatrzenie, a potem lotniczą drogą należało je przerzucać przez Himalaje do Chin. Czyli tak naprawdę to był jeden wielki most powietrzny. Coś takiego, co nie wyszło Niemcom pod Stalingradem. Tak, tylko w Stalingradzie Luftwaffe musiała zapotrywać już gotowe dywizje, które miały swoje czołgi, swoje armaty, swoje radiostacje i swoje ciężarówki. Do Stalingradu należało dowieść żywność, paliwo, amunicję. W przypadku mostu powietrznego Indie Chiny było trudniej, bo należało dowieść wszystko te czołgi, te armaty, karabiny, amunicje paliwo wszystko. To powodowało, że o ile bomby lotnicze, paliwo, karabiny maszynowe można było dowozić samolotami transportowymi. No było wiadomo, że czołgów nie. To powodowało, że siły Y musiały czekać, a priorytet miała 14. Armia Lotnicza. To był klasyczny spór zapasy. Amerykanie musieli rozbudować siły transportowe w Indiach i to był czas. Chodziło o to, że zaczynali skromną ilością samolotów. Jeszcze w marcu 1943 roku tylko 4000 ton zaopatrzenia drogą lotniczą docierało do Chin. To ledwo starczało na utrzymanie potencjału 14. Armii Lotniczej, ale w ogóle nie pozwalało na rozbudowę sił Y. I Chang, i coraz bardziej popadali w konflikt, bo przecież Amerykanie obiecali Chiang e kai wystawienie 30 chińskich dywizji na wzór wojskowy amerykański. Obiecali mu te czołgi, obiecali mu te samoloty, obiecali mu te haubice, a to wszystko płynęło niezwykle wąskim strumyczkiem jeszcze w październiku 43 roku to było 8500 ton zaopatrzenia. W związku z czym armia chińska nie mogła się rozwijać, tym bardziej, że prezydent Roosevelt, o czym już mówiliśmy w odcinku B-29, nakazał najpóźniej w roku 44 rozpoczęcie bombardowań Japonii z Chin. W związku z tym to całe zaopatrzenie szło na lotnictwo, a armia chińska czekała na ten obiecany sprzęt. Czekała i była bierna, a rzecz charakterystyczna rok 42, wiosna. Sławny rajd do Litla, bombardowanie pierwszej Japonii. Japończycy Uznali, że samoloty poleciały do Chin albo że startowały nawet z Chin, że tam są bazy amerykańskiego lotnictwa i rozpoczęli ekspedycję karną. Rozpoczęli ofensywę lądową, której celem było zniszczenie domniemanych amerykańskich lotnisk. Wykonali rajd, a potem się cofnęli. Chiński kontratak ich jakby odrzucił. Ale to pokazuje w specyfikę chińskiego teatru działań, że jedna ze stron wykonuje ekspedycję karną na obszarze kontrolowanym przez drugą stronę, wyłącznie celem zniszczenia jakiegoś obiektu, a potem powrotu do własnych baz zaopatrzeniowych. Jednocześnie wcześniej Mao niezwykle rozkręcał chińską partyzantkę w północno-wschodnich Chinach na tyłach Japończyków. I to strasznie denerwowało Changa, bo tak naprawdę Mao wzmacniał się, bo rozbudowywał swoje siły na północno-wschodnich Chinach. A Amerykanie obiecali mu Changowi czołgi, samoloty, artylerię, ale niewiele z tego przychodziło. Przez cały 1942-1943 rok Chang się denerwował. Gdzie są te obiecane czołgi czy armaty? No ale Steele mówił, no ale czego ty ode mnie oczekujesz, jeżeli ty wspierasz Shenolta i w ogóle prezydent Roosevelt wspiera Shenolta, bo lotnictwo jest najważniejsze. No to ja tu mogę zrobić. Twoje armaty, twoje czołgi gniją w magazynach w Indiach. Ale ja ci samolotami C-47 nie przerzucę Shermana przez Himalaje. A teraz jeszcze prezydent wydał mi rozkaz, że mam przygotować bazy dla bombowców B-24 i B-29 w Chinach. To zabierze mi cały transport powietrzny rozwijamy lotnictwo do działań strategicznych kosztem wojsk lądowych do działań operacyjnych. To była amerykańska wykładnia w Chinach. Chang się denerwował, bo Amerykanie rozwijali własny potencjał bojowy w Chinach do wojny z Japończykami, ale nie rozwijali jego potencjału bojowego. I to było źródłem ciągłego sporu między Stilwellem a Changiem o rozbudowę sił Y, o te mityczne 30 dywizji piechoty, które Chang miał dostać, oczywiście wypełnić się własnymi żołnierzami i pchnąć przeciwko Japończykom. I dlatego w 1942-1943 w roku można powiedzieć, że na froncie japońsko-chińskim właściwie niewiele się działo. Ale stopniowo, w 1944 roku, jakby Amerykanie coraz bardziej starali się rozbudowywać te chińskie siły. Przede wszystkim wysyłali coraz więcej instruktorów. Chcieli, aby powstały już nie jedna, ale dwie wielkie chińskie armie. Siły Y w południowo-wschodnich Chinach i siły Z, tak zwane siły zebra w centralnych Chinach, które miały być przygotowane do walk w rejonie rzeki Jankcy. I co ciekawe, siły zebra miały zabezpieczyć rozbudowę amerykańskich baz lotniczych. Chodzi o to, że w 1944 roku Amerykanie w zachodnich Chinach i w południowo wschodnich Chinach budowali bazy lotnicze dla 14 armii lotniczej, która miała uderzyć na Koreę, na Japonię, na Formozę czyli na Tajwan, a docelowo oczekiwano również przybycia sił strategicznych, uzbrojonych w bombowce B-29, które już nawet nie podlegały Shenoltowi były jakby niezależne. Ale jednocześnie Administracja amerykańska się denerwowała, dlatego że pod koniec 1943 roku Amerykanie dostali informację, że japońska armia ekspedycyjna w Chinach oddała na Pacyfik pięć dywizji. Więc Roosevelt naciskał na Changa, żeby ten rozpoczął działania zaczepne, żeby związał Japończyków, żeby uniemożliwił im odpływ sił. A Chang mówił, jak mam to zrobić? A Roosevelt mówił, w 1944 roku rozpoczniemy wielką operację zaczepną w Birmie i Chińczycy muszą nam pomóc. Albo nam będziecie pomagać, albo ograniczymy wam nasze wsparcie wojskowe. Czang mówił, ale jakie wsparcie wojskowe? Przecież i tak głównie rozwijacie samych siebie na obszarze. Mówiąc wprost, administracja Roosevelta miała coraz bardziej podgórkę w relacjach wzajemnych z Czanganszakiem i z Ale Chińczycy się zgodzili i rzeczywiście w maju 1944 roku rozpoczęły się działania zaczepne z południowo-wschodnich Chin w kierunku na północną Birmę. To znaczy wojska chińskie, troszeczkę już wyposażone w sprzęt amerykański, troszeczkę przeszkolone przez Amerykanów, zaczęły wydzielać coraz większy komponent bojowy do walk w Birmie. Tam w ogóle skierowano 6 armii, 16 dywizji i to bardzo charakterystyczne tym zgrupowaniem, tam była 54, 53 armia, 71 armia, 2 armia, 11 grupa armii, to są takie szumne nazwy, a My byśmy powiedzieli, że jakaś tam armia wielkości dywizji czy małego korpusu się przemieszczała, to były wojska generała Wei Li-Huanga, ale co ciekawe, tak naprawdę dowództwo operacyjne sprawowali amerykańscy generałowie pod przewodnictwem generała Franka Dorna. I w tym samym czasie, kiedy tylko wiosną 1944 roku Chińczycy wreszcie zaczęli pierwsze dywizje i armię z sił Y przekierowywać do Birmy, to oczywiście Japończycy zrobili im psikusa. W tym samym czasie wiosną 1944 roku rozpoczęła się tzw. ofensywa Ichigo. To jest rzecz charakterystyczna. My, kiedy mówimy o II wojnie światowej, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najpierw atakowały państwa osi, potem nastąpił przełom, a potem już było tylko w drugą stronę. Tak było w Europie i tak było na Pacyfiku. Jak złamano potęgę Japończyków na morzu, tak Amerykanie przeszli do własnej ofensywy i stopniowo zdobywali kolejne wyspy, odbili Filipiny, potem była Iwo Jima, Okinawa i tak dalej. Ale wojna w Chinach rządziła się swoimi prawami i była absolutnie czymś innym. Otóż wiosną 1944 roku, kiedy państwa osi były już w głębokiej defensywie, a Włochy w ogóle wypadły z wojny, ta japońska armia ekspedycyjna w Chinach skoncentrowała pół miliona żołnierzy do nowej operacji zaczepnej, i przez cały rok 44 od kwietnia do listopada właściwie, armia japońska prowadziła ofensywę w Chinach, a wojska Changa nie były w stanie jej zatrzymać. Opóźniały, toczyły się walki, ale faktem jest, że armia japońska, jak zaczęła operację Ichigo, to przemaszerowała w natarciu z północy wschodnich Chin, przez całe południowo-wschodnie Chiny i dotarła do Indochin francuskich. To znaczy przecięła Chiny, można by powiedzieć, w pół. Zasięg terytorialnej ofensywy ICHIGO był tak naprawdę niewiele mniejszy niż zdobycze terytorialne Japończyków między 1937 a 1940 rokiem. No i ten Steelwell, który przybył w tym 1942 roku, budował te siły Y w 1942, 1943, w 1944. W Nagle armia chińska w oczach aliantów okazała się być papierowym tygrysem. Bo oto armia japońska w 1944 roku przegoniła ich przez pół Chin i nawiązała kontakt z wojskiem japońskim w indochinach francuskich. Operacja Ichigo doprowadza do tego, że Japończycy mają linię kolejową z Singapuru prawie że do Korei. Rozumiem, że spowodowało to pewien zawód ze strony Amerykanów swoim chińskim aliantem. Tak, chińskim aliantem i w ogóle strategią w kontynentalnej Azji, dlatego że prezydent Roosevelt mówiąc wprost dostał szału, bo ta ofensywa Ichigo, ona pogoniła w ogóle amerykańską lotnictwo z Baz Południowo-Wschodnich China. Amerykanie musieli cofnąć się w głąb Chin ze swoimi B-24 i z napływającymi B-29, bo i 14. Armia Lotnicza i ten 20. Bomber Command generała Curtis'a LeMay'a, one musiały po prostu ewakuować się do baz w bardziej położonych na zachód obszarach Chin, bo południowo-wschodnie Chiny zostały podbite przez armię japońską w drugiej połowie 1944 roku i ta wymarzona ofensywa Roosevelta bombowa na Japonię z Chin była nieefektywna. Poza tym cały czas Birma była w japońskich rękach i to Zaopatrzenie tylko leciało drogą powietrzną. No a skoro leciało tylko drogą powietrzną i trzeba było jeszcze wyposażyć B-29 w bomby i paliwo, to sytuacja była trudna. To jest końcówka wojny, się ktoś może powiedzieć, a sytuacja w Azji wciąż była otwarta. I Roosevelt się wściekł. Jak to było u prezydenta Roosevelta, musiał znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Stwierdził, że Stilwell nie spełnił swojego zadania na obszarze i zredukował jego obowiązki do innych obszarów, a na miejsce Stilwella w październiku 1944 roku przyszedł generał Albert Wedemeyer, który w odróżnieniu od Stilwella zakolegował się z Changiem w tym sensie, że przychodził w sytuacji, gdzie Chińczycy byli w trudnym położeniu, ale z drugiej strony potęga Ameryki rozkręcała się z miesiąca na miesiąc i on, Wedemeyer już nie musiał mówić tak jak Steele, że sytuacja jest trudna, tylko mógł powiedzieć: że Teraz sytuacja jest trudna, ale za pół roku będzie już lepiej. To jest może moment krytyczny, ale patrz Chang Każdego miesiąca przybywa coraz więcej naszych samolotów transportowych do Indii, i my będziemy co miesiąc dawać ci coraz więcej sprzętu, mimo że będziemy rozbudowywać nasze lotnictwo bo wcześniej było tak, że właściwie Roosevelt ściekał się na Changa, ale między styczniem 44, a październikiem 44, całe właściwie zaopatrzenie drogą powietrzną, jakie przeszło przez Himalaje, przeszło dla lotnictwa, dla rozbudowy na przykład baz dla B-29. Czyli Amerykanie lekceważyli Chińczyków w Chinach, dawali im oczywiście broń, ale nie niewspółmiernie mniej niż obiecali i niż oczekiwał Chang, bo oni woleli rozbudowywać własne lotnictwo w Chinach kosztem armii Changa, a potem, kiedy Chang dostał od armii japońskiej w drugiej połowie 1944 roku, to mieli o to do niego pretensje. Więc to była taka troszkę kwadratura koła, i to można było rozwiązać dopiero, kiedy już ten strumień samolotów przez Himalaje się zostanie zwiększony no i kiedy zostanie odblokowana droga birmańska przez północną Birmę. I jak przybył Wedemeyer, no to sytuacja zaczęła się poprawiać, bo ten strumień amerykańskiego zaopatrzenia, on był coraz większy i większy. Już w październiku 1944 roku już przez Himalaję można było przerzucać 35 tysięcy ton zaopatrzenia miesięcznie. To był skok kilkadziesiąt razy w porównaniu do poprzedniego okresu. Ale czy to wynikało z tego, że po prostu amerykańska potęga transportowa się zwiększyła? Tak, oczywiście. No, to wszystko leciało drogą powietrzną przy użyciu amerykańskich samolotów. Po prostu było tak, że na obszarze Chin było trzech niezależnych amerykańskich dowódców lotniczych, bo był i generał Schenold ze swoją 14. Armią Lotniczą, ale był też 20. Bomber Command LeMay'a, a jeszcze niezależnie od tego wszystkiego, byli jeszcze ludzie generała Turnera z tego sławnego Air Transport Command. Tak więc można by powiedzieć, że tego lotnictwa amerykańskiego w tych Chinach było coraz więcej, więcej i więcej. Japończycy spokojnie lub niespokojnie, ale kontrolowali północ Wschodnie Chiny, potem w 1944 roku zrobili operację Ichigo i jej południowo-wschodnie Chiny, doszli aż do dzisiejszego Wietnamu, a jednocześnie Amerykanie jakby toczyli swoją niezależną wojnę. Ale już w październiku, jak powiedziałem, 35 tysięcy ton zaopatrzenia miesięcznie szło drogą lotniczą do Chin. I to wreszcie, jesienią 1944 roku, zaczęło wydawać owoce, bo jednak wreszcie armia chińska dostała trochę więcej wyposażenia i te działania w Birmie, północnej Birmie, były cały czas i mimo operacji Ichigo, mimo że armia japońska szła jak nóż w masło, to nie odwołano chińskich operacji zaczepnych na pograniczu Birmy i Chin, czyli budowa systemu logistycznego w wymiarze kontynentalnym i strategicznym była ważniejsza, bo długofalowo mogła przynieść owoce, niż przerwanie tego procesu na rzecz hamowania japońskiej ofensywy w Chinach. Czyli zobaczmy, wielka strategia i wielka logistyka przeważały nad kwestiami operacyjnymi w polu. I to przyniosło wreszcie owoce. 27 stycznia 1945 roku ofensywa aliantów z Indii i działania armii chińskiej z Chin doprowadziły do odbicia północnej Birmy i nawiązano ponownie kontakt lądowy. Droga birmańska została otwarta, i na początku lutego 1945 roku zaczęły się pierwsze transporty samochodowe zaopatrzenia z Indii bezpośrednio do Chin. I właśnie na początku roku 1945 doszło do przełomu, bo nagle Chiny przestały być izolowane od pomocy alianckiej. Ale czy z punktu widzenia amerykańskiego nie było to już troszkę za późno? Bo z luty 1945 roku to już jest tak naprawdę okres, kiedy Amerykanie liczą, mogę troszkę tak powiedzieć, dni do końca kampanii, kiedy to zwycięstwo jest już w garści. Więc czy Chiny w tym momencie tak naprawdę nie były już dla Amerykanów drugorzędnym partnerem? No cóż, Kamilu, tu niestety muszę powiedzieć, nie masz racji. To jest klasyczny prezentyzm. Na początku 1945 roku perspektywa końca wojny na Pacyfiku była dla Ameryki cały czas odległa. O ile było już wiadomo, że reżim hitlerowski w Europie padnie, o tyle wezwania wojny na Pacyfiku cały czas były otwarte. Oczywiście Japonia była w głębokiej defensywie, ale wciąż zajmowała olbrzymie terytoria i wciąż jednak miała jeszcze możliwość przegrupowywania swoich sił. Amerykanie cały czas obawiali się, że Japończycy zredukują swój potencjał w Chinach na rzecz wzmocnienia armii macierzystej i garnizonów na wyspach. Luty, marzec, kwiecień, maj 45 roku to są mordercze bitwy. Najpierw o Iwo Jime, a potem o Okinawę. Ale w tym samym czasie, wciąż jeszcze, toczą się walki na Filipinach. Trwa wyzwalanie, odbijanie Birmy. Szereg aktywnych frontów, które generują straty, generują potrzeby. Chiński aliant w 45 roku był wciąż tak samo potrzebny, jak w 42 czy w 43 aby Japończycy byli wiązani w Chinach, aby te w tym momencie około 800 tysięcy japońskich żołnierzy na kontynencie tej armii ekspedycyjnej cały czas tam zostawało, żeby ci japońscy generałowie, bo tam w 1944 roku tą armią dowodził generał Hata, potem generał Okamura, żeby oni tam wciąż tkwili w tych Chinach i Chiny były też ważne dla Roosevelta, bo Roosevelt, można by powiedzieć, znalazł już nowe bazy lotnicze na swoich B-29 na terenach wysp pacyficznych, ale i tak ten obszar chiński wymagał zaangażowania lotnictwa i Amerykanie cały czas rozbudowywali lotnictwo w Chinach. Latem 1945 roku do 14 Armii Powietrznej dołączy jeszcze 10 Amerykańska Armia Powietrzna i też pamiętajmy Japończycy poddali się na rozkaz w sierpniu 1945 roku, w miesiącu 1945 roku. W momencie, kiedy mieli jeszcze olbrzymie obszary pod swoją kontrolą. Gdyby się nie poddali, to Amerykanie musieliby to wszystko zdobywać. Łącznie z lądowaniem na Wyspach Macierzystych Japońskich na przełomie 1945 i 1946 roku. Absolutnie na początku 1945 roku nikt nie mógł jeszcze powiedzieć, że wojna na Pacyfiku dobiega końca. I Chiny wciąż były potrzebne. I generał Wedemeyer w odróżnieniu od wcześniejszych amerykańskich dowódców mógł zacząć planować na serio. I rozbudowywano jakby te chińskie wojska z amerykańską pomocą. Jednocześnie cały czas przesyłano dodatkowe sztaby. Tam pojawiało się coraz więcej amerykańskich sztabowców. W styczniu 1945 roku nawet powstały takie China's Combat Command pod generałem McClurem. Czyli takie operacyjne już sztaby amerykańskie w Chinach. Powstawały tak zwane Alpha Force. To była, była trzecia koncepcja chińskiej armii stworzonej na wzór amerykański, Złożonej z 36 dywizji do działań środkowych w Chinach. Amerykanie przydzielali około 75 własnych żołnierzy na jedną chińską dywizję i starano się formować dywizje liczące około 10 tysięcy ludzi, ale każda musiała mieć co najmniej jeden dywizjon artylerii, a najlepiej batalion, czyli pułk, czyli to no, starali się jakby Amerykanie nadać tej wielkiej masie chińskich bagnetów bardziej techniczną formę łączność, artyleria, saperzy i tak dalej. I w kwietniu 1945 roku armia japońska podjęła ostatnią ofensywę w Chinach. Kiedy Hitler popełnił samobójstwo w Berlinie, to jego daleki aliant na dalekim wschodzie, armia japońska była jeszcze zdolna, mimo, że w tym samym czasie poniosła klęskę na Iwo Jimie, mimo katastrofy na Okinawie, mimo zatopienia Yamato i końca właściwie operacyjnej floty japońskiej, to w tym samym czasie ta japońska armia ekspedycyjna w Chinach była jeszcze gotowa do ostatniej swojej i czy to była skuteczna ofensywa? Nie, to była tak zwana kampania Chinciang między kwietniem a czerwcem 1945 roku. To była japońska operacja zaczepna, którą już w miarę wzmocniona chińska armia i sheka powstrzymała i kontruderzeniem do czerwca odrzuciła Japończyków na pozycje wyjściowe. Jednocześnie wiosną 1945 roku armia japońska zaczęła stopniowo wycofywać się w kierunku północno-wschodnich Chin i w kierunku wybrzeża. A Chińczycy stopniowo zaczęli się za nimi przesuwać. Czyli Japończycy chcieli zagęścić swoje pozycje, chcieli bronić wybrzeża, bo takie dostali wytyczne z Japonii, bo Japończycy, niezależnie od tego, że bali się inwazji na wyspy macierzyste, to również spodziewali się amerykańskiego desantu morskiego w Chinach. I te plany generała Wiedemaiera zakładały, że armia chińska do generalnej ofensywy osiągnie gotowość bojową we wrześniu 1945 roku. Czyli, że trzeba jeszcze wiosną, latem wykorzystać nowy strumień zaopatrzenia do budowy tych chińskich nowych wojsk. Wojna skończyła się wcześniej, to znaczy w sierpniu 1945 roku armia japońska się poddała, w ogóle w Nankinie generał Okamura skapitulował we wrześniu, i ta wymarzona amerykańska ofensywa w Chinach się w końcu nie odbyła, bo wojna się wcześniej skończyła. Amerykanie stanęli przed takimi wyzwaniami logistycznymi i problemami natury wojskowo-politycznej, że ostatecznie ten wielki plan budowy chińskiego alianta im nie spracował. I w roku 1945, jak zakończyła się wojna amerykańsko-japońska, ten konflikt Kuomintangu i amerykańskiej administracji, już teraz pod prezydentem Trumanem, zaistniał w pełnej rozciągłości na nowo. Dlatego, że Amerykanie mieli interes w pokonaniu Japonii, i to był ich interes. Chang miał interes we wzmocnieniu samego siebie. I w sierpniu 1945 roku Amerykanie uznali, że dalsze wspomaganie Changa jest wątpliwe. No i rozpoczął się taki trochę hocholitaniec pomiędzy amerykańską administracją a Changiem, ten hocholitaniec będzie trwał aż do roku 49. Znaczy, raz będą go wspierać, raz nie będą go wspierać, to doprowadzi do tego, że Chang padnie pod ciosami komunistów. I w 49 roku ta wojna domowa zakończy się w ten sposób, że Mao wygra, a Chang będzie się ewakuował na Tajwan. Bo przez cały okres drugiej. Wojny światowej, wojna domowa między czanką i krzekiem a komunistami de facto trwała. Chang i komuniści toczyli ze sobą wojnę domową, ona czasami przechodziła w fazę zawieszenia broni, a czasami nawet w fazę współdziałania. Natomiast ostatecznie te fazy współdziałania i zawieszenia broni i tak kończyły się prędzej czy później ponownym konfliktem. Dlatego Chang nie ufał Mao, a Mao nie ufał Changowi. Przy czym ta wojna domowa z pełną siłą rozgorzała na nowo po pokonaniu Japończyków, bo w latach 41-45 mimo wszystko była w pewnym zawieszeniu. To znaczy, głównym źródłem zaangażowania komunistów była budowa partyzantki w północno-wschodnich Chinach na tyłach japońskich, a nie walka z komintangiem. Natomiast Chang można by powiedzieć w jakimś zakresie stał z bronią u nogi. Nie chciał się angażować w pełni ten konflikt, czekał aż jakby Japonia przegra tę wojnę, żeby uzbroić się i pokonać Mao. Tylko, że. Amerykanie nie dali mu tej potęgi, nie dali mu tego wsparcia, na które liczył. Chiny zostały objęte programem Lend-Lease i otrzymały, zwłaszcza w roku 1945, dużo zaopatrzenia, ale w 1942, w 1943 i w 1944 roku musiały czekać, bo dla Amerykanów priorytetem była budowa ich własnego lotnictwa w Chinach. I to psuło relacje amerykańsko-chińskie i tak naprawdę popsuło je w sposób trwały. Administracja Roosevelta, a potem administracja Trumana nie lubiła Kuomintangu. Nie okazywała mu takiego wsparcia, zwłaszcza w końcowym okresie wojny politycznego, jakby mogła. Tutaj Amerykanie w pewnym momencie nawet wysłali misję łącznikową do chińskich komunistów, co Chang potraktował niemal jak zdradę. Czy zatem to nasze europejskie patrzenie na tą wojnę jako wojnę trzeciorzędną nie ma w pewien sposób uzasadnienia? I nie wynika tylko wyłącznie z odległości między Europą a Chinami? Ja odpowiem Kamilu w ten sposób. Z punktu widzenia Chińczyków to była ich wojna i dla nich ta japońska agresja, ta wojna 37-45 to jest wciąż mimo wszystko nie do końca zabliźniona rana. W zależności od tego, kogo przeczytasz, bo oni nawet nie są w stanie dojść do ładu i rozumiem, dlaczego nie są w stanie dojść do ładu, tak jak w przypadku polskich ofiar. Tak, Chińczycy nie są w stanie doliczyć się wszystkich milionów ludzi, którzy zginęli na tej wojnie. Mówi się, że ta wojna pochłonęła raz, że 20 milionów ludzi, absolutnie przeważającej większości Chińczyków, innym razem mówi się, że nawet 35 milionów ludzi, mówi się czasami nawet, że zginęło ponad 2 miliony żołnierzy chińskich na tej wojnie. Więc z punktu widzenia wielkich liczb, to była strasznie okrutna, wielka wojna, ale z z punktu widzenia nowoczesnej wojny technicznej, z punktu widzenia sztuki wojennej, z punktu widzenia tego, co my nazywamy nowoczesną wojną, to wojna w Chinach nie była nowoczesną wojną. To była wojna z poprzedniej epoki, to była wojna biednych, to była wojna chaosu. Marszałek Rokosowski wszedł do Polski w 1944 roku, mając milionową armię. Czyli ten marszałek jednego frontu radzieckiego Armii Czerwonej na obszarze powiedzmy od Białego Stoku po Lublin miał tyle samo żołnierzy, co generał Hata, a potem generał Okamura w całych Chinach, ale czołgów, samolotów i dział, jeden radziecki marszałek miał wielokrotnie więcej generał Okamura miał jedną dywizję pancerną w ramach japońskiej armii w Chinach. Więc to z naszej europejskiej percepcji prowadzenia wojny, II wojny światowej, to te liczby żołnierzy japońskich, chińskich były niewielkie. No może jeszcze ta prawie czteromilionowa armia Kuomintangu wydaje się być duża, ale ona była gorsza technicznie pod względem nasycenia sprzętem wojskowym niż armia bułgarska. Nie mówiąc już o Rumunach czy Finach, a o Wehrmachcie czy Armii Czerwonej, a o Armii Amerykańskiej. To w ogóle nie ma co wspominać. Czyli mówiąc o w intensywności tego konfliktu, tak naprawdę możemy powiedzieć, że dużo bardziej intensywne były tam zbrodnie i bestiarstwa niż samo działanie na froncie. Tak, myślę, że to jest uprawnione stwierdzenie, bo tam się toczyła z jednej strony jakaś średniowieczna zgoła wojna, a obok, ta średniowieczna niemalże armia chińska zabezpieczała budowę baz logistycznych amerykańskiego lotnictwa strategicznego dla bombowców B-29. Znaczy ten rozjazd kulturowy, techniczny, Recepcyjny, jaki się tam odbywał, nie miał miejsca nigdzie indziej. Można by powiedzieć, że to była wojna w ramach II wojny światowej. Tam się toczyła jakby jakaś druga dodatkowa wojna. Ta japońsko-chińska wojna była częścią II wojny światowej, a jednocześnie była jakby obok. I najlepszym tego przykładem jest to, że Amerykanie instalowali swoje wojsko w Chinach, ale do tej swojej nowoczesnej wojny strategicznej kosztem potencjału tej chińskiej armii narodowej. Ta wojna chińsko-japońska była wyjątkowo krwawa, była okrutna, ale może poza. Symbolicznymi bitwami, gdzie było więcej tej nowoczesnej techniki bojowej, to była taka wojna w starym stylu i też negatywnym tego słowa znaczeniu. No mam nadzieję, że udało nam się oczywiście tylko naszkicować troszkę to, jak ten konflikt był złożony, i, i na pewno jeszcze nieraz do niego wrócimy. A za dzisiejszy odcinek Ci Cienarod... Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Dwojenne historie. Do usłyszenia!